Pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej można pielęgnować na różne sposoby. Lech Szlaga postanowił sprawić, aby w jego mieście służyło temu celowi coś trwałego, a zarazem nowego, nieobciążonego historycznym spadkiem. Idealny jego zdaniem obiekt powstał niedawno u zbiegu ulic Sobieskiego i Parkowej. Choć jako forma uczenia wielkich Polaków nie zaistniał w świadomości legionowianina od razu. Myślałem, w jaki sposób, tak? Pomnik mógłby być, ale pomnik jest to grubsza sprawa. Powstaje nowe rondo, powstało już, nie ma nazwy i sobie pomyślałem, że dobrze by było symbolicznie za wszystkich, którzy zginęli, nazwać to rondo imieniem właśnie Lecha i Marii Kaczyńskich. Za pomysłem szybko poszły czyny. Najpierw Lech Szlaga poparcia szukał wśród sąsiadów, później przy okazji różnych odbywających się w mieście imprez. Bardzo chętnie ludzie podpisują i właśnie mówią, że o, to jest właśnie godna inicjatywa. Dość powiedzieć, że przed ostatnim spotkaniem Legionowskiego Klubu Obywateli ochoczo poparł ją sam Roman Smogorzewski. Jej powodzenia to wprawdzie jeszcze nie gwarantuje, ale zielone światło od prezydenta prezydenckiemu skrzyżowaniu z pewnością się przyda. Nazewnicza kreatywność radnych jest wszak nieograniczona, co przy okazji chrzcin nowego miejskiego ronda być może chcieliby udowodnić. Dlatego ich ewentualne zakusy Lech Szlaga postanowił uprzedzić. Złożę pismo do Rady Miasta na ręce przewodniczącego Rady Miasta, no i zobaczymy, jak radni zareagują. Na pewno poprą to radni Prawa i Sprawiedliwości, a dalej zobaczymy. 3 głosy opozycji to oczywiście zbyt mało. Wydaje się jednak, że może to być jedna z niewielu popieranych przez nią uchwał, którą większość radnych chętnie poprze.